Danuta Czerwińska-Murawska, urodzona w Brześciu Kujawskim, Starym Grodzie Królewskim, na Kujawach. Tu mieszka do dziś. Poetka, prozatorka i propagatorka kultury w regionie. Głównie wśród dzieci i młodzieży. Poprzez swoją twórczość próbuje ocalić od zapomnienia ludzi zasłużonych dla regionu. Wydaje cykl książek pod tytułem Wielcy Moich Ojczyzn. Pierwszy tom poświęcony jest Leonowi Stankiewiczowi z Kowala, oddanemu działaczowi na rzecz swojego miasta. Napisała też biografię o Feliksie Rembiałkowskim, synu ziemi kujawskiej, bohaterze wojennym zasłużony na polu bitwy w czasie II wojny światowej, który organizował życie kulturalne Polonii w USA. Na podstawie tych książek pisane są prace magisterskie na wyższych uczelniach, artykuły do gazet, jak i również omawiane są w szkołach jako dodatkowe źródło informacji. Jednak i kluczowym wydaniem jest Legenda o Brześciu Kujawskim. Przepięknie zilustrowana opowieść o tym, jak powstał gród i dalsza jego historia. Przekazana w prosty, łatwy i obrazowy sposób. Obrazy, namalowane przez artystę, przenoszą nas w tamte czasy, kiedy to król Władysław Łokietek narodził się i przebywał w swoim grodzie. Czytana i lubiona przez dzieci i młodzież, ale nie tylko. Tą książką odwiedziła wiele szkół, przedszkoli, bibliotek w regionie, jak i w Polsce. I jako wieloletni wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Literatów we Włocławku organizowała wiele spotkań autorskich, wieczorów poetyckich, imprez kulturalnych, konkursów. Zasiadała także w jury w wielu konkursach. Prowadzi warsztaty literackie i poetyckie. Odwiedza szkoły i wyższe uczelnie, gdzie prowadziła przemówienia, prelekcje na różne tematy. Zredagowała i przygotowała do wydania kilkadziesiąt książek. Była przez długie lata wolontariuszem w zakładzie karnym w Mielęcinie. Jest pomysłodawcą i współtwórcą konkursu poetyckiego imieniem Leona Stankiewicza w Śmiałowicach, gdzie zasiadała w jury. Konkurs ten odbywa się już 12 rok i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży tworzącej poezję. Zawsze są to bardzo ciekawe i przyjemne spotkania z młodymi ludźmi, którzy po ogłoszeniu wyników konkursu deklamują nagrodzone prace. Danuta Czerwińska-Murawska jest autorką wielu innych poezji wydawniczych. Napisała scenariusz pod tytułem Piktogramy. Jest autorką tomików poezji Dajcie mi nadzieję. Ma jeszcze wiele pozycji do wydania. Jak sama mówi, jeszcze więcej do zrobienia. Miłośniczka regionu Kujaw, pragnąca jak najwięcej uczynić dla swojej małej ojczyzny poprzez to, co lubi i kocha. Poprzez twórczość, poezję, ale i prozę. W jednym z wywiadów powiedziała, bo nie możemy zapomnieć o naszej historii, o ludziach, którzy żyli, byli i tak wiele zrobili dla naszego wspólnego dobra. A my? My mamy tak mało do zrobienia. Musimy tylko pamiętać.